Ten booster kosztuje złotówkę. Ten i w sumie jeszcze 71 kolejnych z najnowszego setu Temporal Force. Nie, widzowie, to absolutnie nie jest żaden clickbait. Już jutro na Pokeshop wlatuje gigantyczna promocja. Takiego boosterka będziecie mogli wyrwać za jedną złotówkę. Jak to? W środę w godzinach losowych Pokeshop wrzuci promocję. Właśnie na te boosterki, one będą kosztować po jednej złotówce. Będzie coś takiego, że tylko jedna osoba będzie mogła zakupić jedną sztukę. Na początku link do tej promocji wyląduje u nas na Discordzie, a później na oficjalnym fanpage'u Pokeshop. Także kto się załapie, ten się załapie i będzie miał boosterka za jedną złotówkę. Ale to nie koniec, ponieważ te wszystkie boostery będę otwierać ja. Już za tydzień, już w kolejny piątek o godzinie 19:00 będzie z tego stream. Otworzę na nim właśnie wszystkie wasze boostery, po czym wyślę. No dobra, powiecie, ale VCR, no przecież zapłacę złotówkę tutaj za booster, ale jeszcze wysyłka z 13-14 zł. No właśnie nie, wysyłka jest za darmo. Czyli tak naprawdę logujecie się na Pokeshop i za jedyną złotówkę kupujecie booster, który ja wam później otworzę. Jest to tak gigantyczny projekt, że powiem wam, że po prostu mnie osobiście powala. I żeby widzowie było jasne, będzie łącznie 72 boostery z Temporal Force. Do otworzenia będziemy mieć łącznie 2 booster boxy. Jeszcze sprawdźmy karty, jakie tam można wydropić w tym secie, bo jeśli jest ktoś nowy, kto się po prostu natknął na ten super filmik, to może nie wie, jakie tam są karty. Także widzowie, Iron Crown na miejscu pierwszym za 94 dolary. Ej, to jest naprawdę kupa kasy, jeśli właśnie traficie takiego Iron Crowna, ale na przykład mamy top 10, tu oczywiście jest od Metro TCG z Instagrama, sobie zaczerpnąłem tej grafiki. Na przykład mamy taką Eri za 26 dolarów, czyli za ponad 100 zł jesteśmy w stanie wydropić kartę, otwierając booster za jedną złotówkę. Czy to nie jest szalone? To jest mega giga szalone. No i Ghastly, który jest przepiękny, on teraz w ogóle z 18 dolarów podskoczył na 37. Tak jak widzicie, kurs tych kart non stop się zmienia. I teraz kumajcie to, że ja w tym momencie trzymam w swojej dłoni boostery za 3 zł. I otwieramy takie boostery i sprawdzimy, co tam jest w środku. I może się nam uda trafić coś naprawdę fantastycznego. Także otwieramy, sprawdzamy, co tutaj się kryje w tych boosterkach z Temporal Force. Jest bardzo fajny secik. Pozdrawiam wszystkich, którzy mają zajawkę do tego setu i do innych setów. Okej, okay, Nocturne, Croconaw, Explorer, Polafin, Blink, Likidunk i na samym końcu mamy zwykłą kartę holo. Oczywiście kodzik dla was, drugi boosterek. Może coś się tu kryje, widzowie, 3 zł za te boostery, nie? 3 zł za te boostery, skumajcie to teraz. Likidunk, takiego czegoś, widzowie, jeszcze nie było nigdzie chyba. Nie wiem, czy to w ogóle było we wszechświecie, takie coś, taka giga... gigantyczna akcja. Liki, liki, Electabuzz w rewersie i na samym końcu... Bum! Booster za złotówkę. Nie, to jest widzowy hit. To jest cholera jasna hit litany. Na końcu mamy holo, ale holo. Ale proszę państwa, Gengar full arcie. Gengar full arcie. Ale w tym momencie zrobiłem dobrego deala. Także widzowie, w środę, w tą środę, już jutro, all w losowych godzinach, pojawi się ta promocja na Pokeshopie. Pamiętajcie, że na początku przez naszego Discorda, później na fanpage'u. Wszystkie linki oczywiście przypnę wam w komentarzu. No szaleństwo będzie. To będzie, widzowie, giga szaleństwo. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja się z wami żegnam, życzę wam miłego tygodnia. Trzymajcie się ciepło. Cześć!